Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy drugie spotkanie ekumeniczne. Naszym zaproszonym gościem jest ksiądz katolicki, ksiądz doktor kanonik Roman Szewczyk z naszej tutaj ożyckiej parafii Matki Bożej Szkaplerznej. Witam księdza. Witam, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, szczęść Boże. Więc właśnie, kanonik, ale ksiądz jest również dziekanem. Mógłby nam ksiądz wyjaśnić, cóż to znaczy? Kanonik, dziekan? Są to tytuły i urzędy, które istnieją w Kościele. Zasadniczo w poświęceniach każdy jest księdzem. Natomiast z biegiem czasu może otrzymać dodatkowe tytuły. Jak tutaj Pan wymienił, mam tytuł kanonika. To jest tytuł, który nadaje biskup diecezjalny kapłanom za jakieś określone zasługi, jako taki sposób wyróżnienia swoich najbliższych współpracowników. Natomiast tytuł dziekan jest to urząd w Kościele, który nadaje się temu, który sprawuje akurat, czy stoi na czele dekanatu. Jak wiemy, od paru miesięcy ksiądz biskup Ełcki ustanowił właśnie dekanat ożyski, dekanat w Orzyszu. Patronem jest święty Jan Paweł II. Jest to nowa instytucja w naszym kościele ełckim. To są te tytuły od strony kościelnej, a jak Pan zauważył, też tytuły od strony niekościelnej. Pracuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, pracuję w seminarium duchownym, jestem profesorem prawa, doktorem habilitowanym i to w tym również od wielu lat się realizuje. No cóż, wszyscy wiemy, któż to jest profesor, jest to najwyższy stopień naukowy, ale dziekan, na czym polega praca właśnie dekanatu? Po co on jest? Tak, dziekan w zamyśle prawa w diecezji są ustanowione mniejsze jednostki. Najmniejszą jest parafia, jak wiemy. Natomiast dekanat, inaczej można powiedzieć, że jest to rejon duszpasterski. Czyli sąsiadujące ze sobą parafie przynależą do jednego dekanatu. Istota jest bardzo prosta. Nie jest to jakaś organizacja, instytucja, jeszcze jedna, czy jeszcze nie wiadomo po co, tylko ona ma na celu, ma jeden podstawowy cel. Usprawnić, zorganizować, usprawnić pracę duszpasterską pomiędzy parafiami w danym regionie, w danym rejonie, czyli w danym dekanacie. W związku z tym w dekanacie orzyskim mamy 6 parafii, parafie, które przynależą, które graniczą z miastem Orzysz. I tak jest to Okartowo, parafia Miłki, parafia Klusy, parafia Kociołek Szlachecki, no i 2 parafie orzyskie. I dla wszystkich mieszkańców Orzysza i tutaj tych okolicznych miejscowości rzeczą oczywistą jest, znając tę podstawową geografię, że te miejscowości graniczą z Orzyszem i leżą w bliskiej odległości. I to był zamysł księdza biskupa ordynariusza Jerzego Mazura, aby stworzyć nowy dekanat, dlatego że do tej pory parafie orzyskie przynależały do dekanatu Biała Piska. Do tego dekanatu Biała Piska mamy, do samej miejscowości Biała Piska mamy określoną ilość kilometrów. Natomiast do tego dekanatu przynależy na przykład Skarżyn, Kumielsk. Są to miejscowości, które leżą w granicach około 35 i ponad kilometrów. A tak jak powiedziałem wcześniej, dekanat ma za zadanie podstawowe zorganizować pracę duszpasterską w danym rejonie. Parafie, które graniczą ze sobą.
Co to znaczy zorganizować? Przeżywamy w tym tygodniu, zaczynamy Wielki Post. Będziemy przeżywali rekolekcje wielkopostne. Polega to na tym, żeby nie było tak, że w jednym czasie we wszystkich parafiach odbywają się rekolekcje. Polega to na tym, żeby usystematyzować w ten sposób, ażeby zarówno wierni, którzy nie mogą być w swojej parafii, mogli skorzystać w innej, ale przede wszystkim, aby kapłani mogli pojechać z posługą, z pomocą do innej parafii. Właściwie to na tym tylko wyczerpuje się istnienie dekanatu, a może być jeszcze drugi moment, że dekanat wpisuje się, realizuje zadania, które zleca biskup dla wszystkich dekanatów, czyli podejmuje jakąś inicjatywę duszpasterską w całej diecezji i pierwszym punktem odniesienia właśnie jest dekanat. Nasz dekanat jest młody, nie mamy jeszcze dużego doświadczenia, ale wierzymy, że z naszym patronem, świętym Janem Pawłem II, poradzimy sobie dobrze. Odpowiedź w pełni wyczerpująca. Na pewno jesteśmy oświeceni w strukturze Kościoła, przynajmniej tego terenowego. Ale wracając do parafii, ksiądz jest proboszczem, stosunkowo młodym tutaj, w tym miejscu. Nasza parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej. Ja gdzieś słyszałem takie właśnie pytanie po prostu, spowodowane oczywiście niewiedzą. Cóż to jest szkaplerz? Szkaplerz wywodzi się z tradycji sprzed paru wieków, kiedy to karmelitanie, którzy właśnie odwołują się do objawień na górze Karmel i potem do pobożności maryjnej, wprowadzili właśnie do pobożności ludowej szkaplerz, czyli jest to pewien znak szczególnej opatrzności Boga, spowodowany tym, że taki człowiek ofiaruje się Bogu, przyjmuje szkaplerz. Najprościej rzecz biorąc, szkaplerz jest to coś tak jak medalik, który nosimy od pierwszej komunii świętej, z tym, że i nosimy to tutaj na ramieniu, natomiast forma jest z materiału i z wizerunkiem właśnie Matki Bożej Szkaplerznej. Jest to pewien znak oddania i pewien znak okrycia płaszczem bezpieczeństwa i błogosławieństwa takiego człowieka przez Matkę Bożą Szkaplerzną. Czyli krótko mówiąc, szkaplerz jest takim widocznym znakiem chrześcijanina, który można było powiedzieć jest głębiej wtajemniczony, coś większego niż medal czy krzyżyk. Tak, dokładnie. I tutaj w naszej parafii wiele osób taki szkaplerz nosi, ponieważ wiele lat temu, nie chcę teraz przywoływać konkretnej daty, ale z tego co widziałem w kronikach, były rekolekcje, na których był właśnie prawdopodobnie karmelitanie, nie wiem. I te rekolekcje zakończyły się właśnie nałożeniem szkaplerza przez wielu naszych parafian. Do tego stopnia, że chcieliśmy w ubiegłym roku zorganizować takie rekolekcje, zapraszając właśnie karmelitów. Niemniej jednak pandemia spowodowała to, że nie podjęliśmy tego wyzwania, ale myślę, że w naszej parafii, w której patronką jest Matka Boża Szkaplerzna, co jakiś czas takie rekolekcje będziemy podejmowali. A w tym roku, podczas uroczystości odpustowej, od 2 lat jakoś próbujemy ożywić uroczystości odpustowe. Zresztą wydaje mi się, że z pewnym sukcesem, dlatego że nasi wierni są zadowoleni i ten fakt wyrażają. Biskup Janusz Ostrowski, który przewodniczył uroczystościom odpustowym w ubiegłym roku, właśnie istotę tego szkaplerza objaśniał. I część ludzi jak gdyby na nowo odkrywa albo dowiaduje się po raz pierwszy tak naprawdę, czym jest ten szkaplerz. Niedawno rozmawialiśmy z księdzem luterańskim. Kwestia nabożeństwa,
i mszy świętej. W Kościele katolickim jest msza święta. Jaka jest różnica właśnie między nabożeństwem a mszą świętą? Chociaż wszystko się dzieje przy ołtarzu. Różnica w naszym Kościele, czy w stosunku do protestantów? No, w stosunku do protestantów. No, podstawowa różnica wynika z założeń teologicznych. Dlatego, że protestanci, uogólniamy, ponieważ kościołów protestanckich jest bardzo wiele, oni odeszli od rozumienia sakramentów. I Eucharystia, którą sprawujemy w Kościele katolickim, mówi o tym, że obecność Chrystusa dokonuje się w tym momencie sprawowania Eucharystii i obecność Chrystusa trwa w Najświętszym Sakramencie, który przechowujemy w tabernakulum. Protestanci, oczywiście ja tutaj upraszczam, mówiąc ogólnie, mówią na bazie swojej teologii, że obecność Chrystusa Eucharystycznego jest tylko w momencie sprawowania Eucharystii. Po skończonej wieczerzy czy nabożeństwie nie ma obecności Chrystusa. To jest podstawowa różnica. I to jest ten moment, który dosyć istotnie różni Kościół katolicki od kościołów protestanckich. W kościołach katolickich znajdujemy właśnie tabernakulum i wieczną lampkę, która zawsze świeci się. W kościołach protestanckich nie znajdujemy tabernakulum, nie ma tej wiecznej lampki. Czyli bardzo upraszczając tak po ludzku, w Kościele katolickim Chrystus przebywa wciąż, stąd wchodząc do kościoła klękamy, żegnamy się. Natomiast w kościołach protestanckich wciąż go nie ma. Jest tylko w czasie nabożeństwa. Podczas wieczerzy łamania chleba jest obecny. To jest to, co Kościół pielęgnuje od samego początku. Czyli właśnie wierzy w realną obecność Chrystusa i przechowuje. Ten zwyczaj powstał w pierwotnym Kościele, kiedy pierwsi chrześcijanie zrozumieli, że gromadzą się, ale nie wszyscy. Że pierwszym argumentem do tego, że Najświętszy Sakrament był przechowywany więcej niż spożywany podczas wieczerzy, było zanoszenie do ludzi chorych. Chorzy nie mogli przybyć, w związku z tym kapłan czy diakon udawał się do chorego z Najświętszym Sakramentem. Potem powstał drugi argument, adoracja Najświętszego Sakramentu. I to jest wielki skarb Kościoła katolickiego, który czyni z naszych świątyń miejsce spotkania z Bogiem. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś inaczej, ale ja jestem podbudowany faktem osoby, która nie żyje, brata Rogera z Teze, założyciela wspólnoty ekumenicznej, który był protestantem, którego notabene miałem okazję poznać, będąc w Teze. I on dał piękne świadectwo, mówiąc o tym, że on jako mały chłopiec, protestant, w swojej miejscowości bardzo często uciekał i biegł do kościoła katolickiego na modlitwę. Ktoś zadał mu pytanie, dlaczego nie biegłeś na modlitwę do kościoła protestanckiego, do swojego? Bo w kościele katolickim był obecny Chrystus. Ta wieczna lampka powodowała to, że to spotkanie z Chrystusem było realne. I to jest ten wielki skarb, który katolicy pielęgnują i przechowują. No jest, znaczy, na szczęście to prawda, ale niestety, ponieważ właśnie na przykład szataniści nie wykradają sakramentu opłatka z innych kościołów, tylko z kościoła katolickiego. I to jest od strony negatywnej pewien argument na potwierdzenie, że wierzą w obecność Boga. Dokładnie tak. Sakrament, msza święta. No właśnie,
Często zwracam uwagę, że w Kościele niektórzy katolicy, bracia w wierze mają problem, prawda, w którym momencie się klęka, w którym momencie się żegna. Z czego składa się msza święta? Gdzie jest to sakrum, a gdzie jest to profanum? No, generalnie rzecz biorąc, podczas mszy świętej nie ma profanum. Cała Eucharystia jest sakrum, jest tym momentem, który człowiek rezerwuje na spotkanie z Bogiem. Dlatego też w ogóle świątynie w każdym kraju przez wiele wieków były pewnym momentem, miały ten pewien taki immunitet. Sakrum się nie dotykało, co nie jest tylko właściwością Kościoła katolickiego. Każde wyznanie swoją świątynię, swoje miejsce spotkania z Bogiem otacza pewnym sakrum. W kościołach prawosławnych, tutaj przecież mamy nieopodal malutką cerkiew prawosławną, jest w kościołach prawosławnych specjalne miejsce oddzielone od ludu, wrota, które oddzielają to miejsce najświętsze, gdzie w ogóle nikt oprócz kapłana nie może wejść. Stąd też liturgia jest właśnie tym momentem, tym sakrum. Oczywiście u nas w Kościele katolickim przez wiele wieków były różnego rodzaju reformy, ale po to, aby ta liturgia była jak najbardziej czytelna i łatwa do przyswojenia przez człowieka, który uczestniczy w takiej mszy świętej. A jakie są relacje Kościoła katolickiego? No bo Kościół katolicki jest spadkobiercą tych 2000 lat. Wszystkie inne wyznania gdzieś wypączkowały z tego drzewa dużo później. Więc jakie są relacje Kościoła katolickiego no właśnie na przykład z protestantyzmem, gdzie tych odłamów jest bardzo wiele. I w naszym kraju również tak. Jest ich sporo. No cóż, fakt podziału chrześcijan, czy to od XI, czy od XVI wieku jest faktem. I przez pierwsze wieki, kiedy nastąpił podział, pewnie były większe tarcia i nieporozumienia. Dzisiaj na szczęście jesteśmy na etapie dialogu. I to bardzo takiego rzeczywistego i konkretnego. Nie możemy tutaj mówić o Rzeszu jako o pewnym miejscu szczególnej działalności ekumenicznej, ponieważ oprócz kościołów i parafii katolickich mamy parafię prawosławną i być może pojedyncze rodziny przynależące do innych kościołów, czy też, jak wiemy, istnieją jakieś inne związki wyznaniowe. Natomiast w perspektywie diecezji, bo tak to najłatwiej widzieć, ten dialog trwa. Rokrocznie w styczniu przeżywamy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Z tego, co do niedawna miałem okazję być i uczestniczyć w Ełku, odbywają się nabożeństwa wspólne, nabożeństwa ekumeniczne. Odbywają się w różnych kościołach. W katedrze ełckiej, w kościele metodystów, w kościele baptystów, w kościele prawosławnym. W zależności, ile jest tych wyznań, tak ten dialog jest prowadzony. Oczywiście zawsze dialog ma pewne dwa oblicza. Ten pierwszy, taki instytucjonalny, czyli spotykają się przedstawiciele kościołów, wspólna modlitwa, rozmowa, ale ważniejszym jest ten drugi, ten niższy, czyli ta współpraca, współdziałanie ludzi. I tutaj na pewno możemy wskazać współdziałanie na polu charytatywnym, na polu podejmowanych różnych akcji społecznych, gdzie jest idea, pewien cel, czy pewne akcje ewangelizacyjne, które cieszą się właśnie tym, że zarówno katolicy i protestanci wspólnie niosą
orędzie, Słowo Boże. Czyli jest ta łączność współwyznawania Chrystusa. A zbliżają się teraz święta Wielkiej Nocy, święta chyba najważniejsze dla chrześcijan. To są święta wiosenne, wszyscy się cieszymy, oczekujemy na te święta, jest śniadanie wielkanocne, robimy różne potrawy, jest jakaś ogromna oprawa, supermarkety są zawalone żółtymi jajeczkami, ale właśnie społeczeństwo staje się coraz bardziej świeckie. Co żeśmy my, chrześcijanie, katolicy, utracili z tych świąt Wielkiej Nocy? No my nie utraciliśmy nic. No tak. Oczywiście rozumiem pytanie. Tak, my nie utraciliśmy nic, można powiedzieć, dlatego że my cały czas głosimy Słowo Boże, zapraszamy do przeżywania misterium paschalnego tych świąt wielkanocnych. Natomiast to, co właśnie Pan zauważył, istnieje drugie oblicze, czy istnieje ta przestrzeń, w której my wszyscy żyjemy. I w związku z tym zmieniają się czasy, zmienia się społeczeństwo, zmieniają się zwyczaje. No, dzisiaj jedynie, co można powiedzieć, to, że się wszystko zmienia, to jest pewna zasada, pewna reguła, która istniała od zawsze, istnieje. To, co jest takiego niepokojącego czy złego, to, że jesteśmy bardzo mocno bombardowani czy przynaglani do tego, żeby zmienić nasze zwyczaje, nasze sposoby zachowania. Stąd też współczesny świat mówi, święta są nieważne, nie świętujcie, to w ogóle nie ma sensu. Ale z drugiej strony okres wielkanocny i bożonarodzeniowy jest najbardziej wykorzystywany w reklamie, sprzedaży, handlu, komercji. Czyli mówią, że to jest nam, że to jest nieważne, a z drugiej strony w tym okresie najbardziej nas bombardują. Właśnie to, co Pan powiedział w pytaniu, chcąc nam zabrać, chcąc nam zniszczyć. Niestety, musimy to przyznać, że część ludzi ulega temu. Część ludzi rzeczywiście mówi, no dobrze, jest śniadanie wielkanocne, przygotujemy potrawy, kupimy prezenty i to nam wystarczy. Natomiast jest część ludzi, która mówi, to nam nie wystarczy. Właśnie. I już zaczyna być słychać w różnych mediach, że pewne kręgi najchętniej by spowodowały nawet zmianę nazewnictwa, więc święta wiosenne, czy też święta zimowe. Ale jest taki bezpośredni kontakt nauczyciela, księdza. Jest to wizyta w każdym domu parafianina, czyli tak zwana wizyta pokoleńcza. I wtedy mamy jakieś problemy, mamy wiele pytań. O co zapytać wtedy księdza, kiedy mamy go bezpośrednio u siebie w domu, w fotelu, przy kawie? No, mamy w domu, w fotelu, tak? No kawa niekoniecznie. No tak, bo tych kaw byłoby tysiąc. Za dużo, tak. Wizyta duszpasterska jest czasem przede wszystkim błogosławieństwa domów. U nas w Polsce połączona jest z tą wizytą również urodziny. I w większości ludzie przyjmują chętnie, otwarcie, jest fajna atmosfera. Natomiast część ludzi, widać pewne zakłopotanie, albo tak zwane zerowe podejście, nie ma tematu. Chciałbym się powiedzieć, zrób to, co do ciebie należy, pokrop wodą i sobie idź. No, poza tym, że też jest część, która nie uważa za stosowne otworzyć drzwi, ponieważ nie. To nie jest też tak, jak nam się przedstawia, że to jest tylko zwyczaj, jakiś wymysł kościoła w Polsce, ksiądz, który biega w jednym określonym celu. Nie. To są zwyczaje, które istniały w kościele katolickim w wielu państwach.
Ja sam mieszkałem 10 lat we Włoszech i we Włoszech w okresie wielkanocnym jest zwyczaj błogosławieństwa domów, gdzie również ludzie czekają. Owszem, nie ma tam, czy jest w bardzo małym stopniu traktowane to jako wizyta duszpasterska, w sensie takim, że teraz usiądziemy i porozmawiamy. Tam, ale aspekt błogosławieństwa jest tak mocno akcentowany i tak wyczekiwany przez ludzi, że u nas tego aspektu tak się nie eksponuje. Dopiero teraz tłumaczymy, że jest to przede wszystkim moment błogosławieństwa domów. Co więcej, ja tylko raz poszedłem na błogosławieństwo domów we Włoszech, w miejscowości Viterbo pod Rzymem, bo kolega nie mógł. No i proboszcz mówi, przypuśćmy tak jak tutaj ulica Ełcka, ty pójdziesz prawą stroną, ty lewą, ty tak, ty tam. No i zacząłem w bloku chodzić, błogosławię, przeszedłem jedną klatkę, drugą i potem przejściem musiałem wyjść na ulicę, żeby wejść znowu w blok i widzę z tyłu jakieś zamieszanie na ulicy. I w moją stronę coś mówią i jakieś wymachiwanie rękami. Aha, mówię, no coś się dzieje. Więc no, wołają, podchodzę i oni mówią, padre, a sklepy? My wszyscy czekamy, sklep, bank, drugi sklep, na błogosławieństwo. Czyli ogromna potrzeba. Oczywiście. To jest, dla mnie to było niesamowite zaskoczenie, jak wchodzę do sklepu, wszyscy stoją, kierownik sklepu, jest błogosławieństwo, poświęcenie. Kierownik potem pokazuje na zapleczu, proszę bardzo, Papa Giovanni Paolo II, portret naszego papieża. No w sklepie to jeszcze w sklepie, ale jak wchodzisz do banku i cała obsługa stoi przed z dyrektorem i masz błogosławić. Dlatego też zrozumienie zwyczajów, które się narodziły. Dzisiaj bardzo często to jest krzywdzące, że zwyczaje ocenia się tylko od strony zewnętrznej. Ale właśnie we Włoszech to przetrwało, w Hiszpanii i u nas przetrwało, mimo że niektórzy chcieliby widzieć w tym tylko jakiś zewnętrzny moment, który nic tak naprawdę nie wnosi. Nie jest tak. To wszystko, co w Kościele się dzieje, to co było pytaniem początkowym tutaj, gdy mówiliśmy o świętach, to dopiero wtedy to zrozumiemy, jeśli odwołamy się do istoty, do pewnej głębi, wnętrza. Tam znajdujemy zrozumienie. A dlatego, że dzisiaj właściwie nie tylko mówiąc o Kościele, ale możemy każdą instytucję skreślić czy przekreślić w jej działaniu, jeśli tylko zewnętrznie będziemy chcieli ją ocenić. Dlatego, że wydaje nam się pod wpływem mediów, pewnych przemian społecznych, socjologicznych, że w człowieku próbuje zaszczepić się przekonanie, że jesteś wolny. Rób co chcesz. Taką masz ocenę i w związku z tym od twojej oceny wszystko zależy. Niestety jest to błędne przekonanie. Od oceny mojej, czy to pozytywnej, czy negatywnej, tak naprawdę niewiele zależy, dlatego że oceny się zmieniają. A wartości, które przekazuje nam Kościół z wieków na wiek, z rodziców, dziadów i pradziadów, trwa. Czy ja to rozumiem i podzielam, to może być z korzyścią dla mnie, ale jeżeli nie rozumiem, tracisz. My jesteśmy otwarci, my to przedstawiamy. Natomiast jeżeli nie chcesz tego podjąć,
to ja nie mogę, szanując swoją wolność, wejść w Ciebie i powiedzieć, albo to przyjmiesz, albo nie. Miała być luźna rozmowa w takim kontekście ekumenicznym. Wyszła katecheza, ale trudno o inną formę, no można powiedzieć, w żywiole katolickim. I teraz na koniec mam takie pytanie do księdza. Znaczy właściwie prośbę. No bo ksiądz się spotyka z ludźmi, z wiernymi, którzy przychodzą do księdza. Przychodzą do kościoła, bądź księdza zapraszają. Podejrzewam, że wielu ochrzczonych często nie bywa w kościele albo w ogóle i w ogóle już nie przyjdzie. Może na koniec jest taki moment, kiedy mógłby ksiądz powiedzieć parę słów do ludzi, którzy będą siedzieli w zaciszu domowym, w takim anonimowym miejscu i nigdy nie poproszą księdza o posługę. Nigdy nie przyjdą do kościoła. Więc moje działanie w stosunku do takich osób jest ograniczone, dlatego że... No nie w tej chwili. Tak, ja tylko mogę skierować zaproszenie. Nigdy nie jest za późno, żeby podjąć trud, podjąć, czy zrobić ten mały krok jako pewien wysiłek zrozumienia tego, co było, czy może być moim udziałem. Dlatego, że bardzo często, że z wiarą jest tak jak z perłą. Perła jest piękna, ale jeśli ona nam się zapodzieje w domu, zakurzy się, to nikt na to nie spojrzy. A jeżeli będzie na centralnym miejscu, będziemy ją ciągle czyścić, szlifować, to będzie piękna i radość będzie o wiele większa niż patrzymy na jakiś mały kawałek szlachetnego kamienia. Tak samo jest z wiarą. Kościół nieustannie naucza i nie zmieni nauczania pod wpływem właśnie też opinii. Tylko bazujemy teraz na woli człowieka. W tym roku będziemy przeżywali Wielkanoc po raz drugi w warunkach pandemii. Pierwsze doświadczenia ubiegłego roku, wszyscy byliśmy w nowej sytuacji, wszystko zamknięte, 5 osób w kościele tylko może być. No i część mówi, no to nareszcie fajnie, bo i tak w ogóle to nam to niepotrzebne chodzić i tak dalej. I co, jakie było zaskoczenie moje, czy w ogóle współbraci w kapłaństwie, którzy opowiadali, czy tutaj u nas w kościele 5 osób i była zamykana krata, no bo takie były przepisy. Nie wiedzieliśmy, nie wiemy, jak to wszystko działa, więc trzeba się stosować. I masz świat i widzisz grupę osób, która nie może wejść do kościoła. Widzisz łzy w tych oczach, widzisz ludzi stojących przed budynkiem i z czasem przychodzili i wtedy doświadczyliśmy tego, że u bardzo dużej grupy ludzi, czy większości, jest to, że to nie jest tak, że okoliczności nam pozwolą dojść do tego przekonania, że to nie było nam potrzebne. Nie. My właśnie doszliśmy do tego przekonania, że teraz tym bardziej nam jest to potrzebne. Czyli nasza wiara jest perłą, która często jest trochę przymatowiała. I tym czyścigłem jest Kościół, jest msza święta. I tak jak wielu wychodzi szukać tych pereł, a niewielu znajduje, tak samo znajdują tylko ci, którzy przychodzą. Więc po prostu trzeba wierzyć. Dziękuję księdzu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Pozdrawiam.